Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dirty Swamp. Patrzyłem sobie tak w dziennik i tak pusto dość się zrobiło. Mamy tą enigmatyczną postać i tu jest cały czas napisane, że powinienem o tym porozmawiać z Rayem, jednak Ray nie chce z nami rozmawiać, więc myślę, że prędzej powinniśmy o tym porozmawiać z... Jak on się nazywał? Nie pamiętam. Z tym magiem, do którego mamy teleportację. No i mamy jeszcze nieugiętego Hektora, gdzie Rick powiedział nam, że gdzieś na bagnach, gdzieś u góry jest sobie... Uwaga! Nie udało się. Jeszcze raz. Okej, udało się. Jest sobie jakaś wielka bestia. Mi się wydaje, że to troll. I oczywiście taką też podpowiedź uzyskałem, ale no mniej więcej wydaje mi się, że... O Jezu, bo to jest rozdział drugi. Chyba się potwory pojawiały z powrotem. Ciekawa sprawa. Dobra, korzystamy na razie ze sprintu, jak najbardziej się da. Przy okazji biegnąc... nie do końca źle, aczkolwiek lepiej by było tą drugą stroną przejść. Szczególnie, że tu widzę, że krwiopijcy się najbardziej pojawiali. Nic takiego więcej. No dobra, w sumie jest tego trochę teraz. Może nie będzie mnie gonić do ustalonej śmierci w każdym razie. Okej, te topielce trzeba będzie zabić. Trzeba będzie... Muszę się na chwilę gdzieś zatrzymać. O, to był krwiopijca swoją. To są wilki także z powrotem. Czy gobliny? Nie. Dobra, spróbujmy teraz zabić wszystko, co się rusza. No i tak w sumie to... Podobno nie opłaca się wracać. Tam można było uratować więcej osób w kopalni. Ogólnie ja widziałem tam same trupy, jedynie tego jednego kolesia, z którym walczyliśmy z pełzaczami. Ale to nie jest jakieś ważne. Po prostu nie udało mi się uratować tak naprawdę nikogo. Tak bywa też. Więc mam po prostu troszkę mniej doświadczenia za to i tyle. Nie będę się tym jakoś specjalnie przejmował. Okej, chodź tu. I ciach, pięknie. 110 jest ok. Co jeszcze? Jeśli chodzi o broń, myślę, że sobie też ją zostawię pewnie. Ona jest fajna. Ja ją lubię, ma większy zasięg troszeczkę niż młotek. To raz. Dwa jest po prostu silniejsza. Dość sporo, można powiedzieć. Więc też ją sobie zostawimy. Ok, mamy w potopielcach. Możliwe, że wcześniej nie powinienem wchodzić na tą drabinę, tylko dopiero teraz. I nagle by się ziemia zaczęła, bo na przykład chodzi tam u góry troll. Może to po to jest, może to nie chodziło o te trzęsienia ziemi, tylko o tego trolla. No i ten skrypt już się tam odegrał wtedy, więc teraz już po prostu tylko wchodzimy po drabinach. Tam jeszcze będzie sporo innych potworów do pokonania, ale myślę, że teraz już z taką zbroją, z takim mieczem, z takimi umiejętnościami uda nam się to wszystko wyczyścić. Troll jest ogólnie prosty. Jak pamiętacie w Gothiku 2 bądź nie, jak sobie grałem, ubijaliśmy trolla prostym sposobem. Tak naprawdę można byłoby go zabić nawet lagą albo z pięści. No ale nie ma się co... Oj, coś tu jest. Halo? O cholercia. Co ty tu robisz? Czy to jest ta enigmatyczna postać dalej? Nie, to jest przecież... A Iran on się chyba nazywał, tak? Co ty tu zbierasz? Halo? Iran. Tu jesteś. Słyszałeś, że kopalnie jestem przyjęty do... Wszystko mogą powiedzieć po prostu. Zwoje nie. Nauczyć nie. A, tu jesteś. O co chodzi? Szukam ogromnego potwora tu w okolicy. Wiesz coś o tym? Nie do końca. Czasami z lasu obok, nieco wyżej, dochodzą dziwne odgłosy, ale nie wiem, co je powoduje. Dziękuję, bardzo mi pomogłeś. Żaden problem. Powiedz, zechciałbyś może pomóc mi w moich badaniach? Nie mam innej opcji. Czemu nie? Dzięki, każda pomoc mi się przyda. Badałem razem z Waragiem system teleportacyjny. Jesteśmy prawie pewni, że istnieje jakiś przedmiot, za pomocą którego można kontrolować teleportery. Być może jest nawet na bagnie. Nie widziałem tutaj jeszcze takiego rodzaju przedmiotu, ale chciałem się trochę rozejrzeć. A ja mam ci pomóc w poszukiwaniach. Dokładnie. Ja dalej zajmę się szukaniem artefaktu, ale ty naturalnie też możesz mieć oczy otwarte. Powodzenia w poszukiwaniach. Słyszałeś już o kopalni? O, poziom. Nie, a co się stało? Zawaliła się, tylko garstce kopaczy udało się uciec. To straszne, wiadomo już dlaczego się zawaliła? Przez te dalsze trzęsienia. Wygląda na to, że trzeba będzie poświęcić więcej czasu na tajemnice związane z trzęsieniami. Okej. Zostałem przyjęty do obozu. Dobra robota, wiedziałem, że ci się uda. Czyli teraz mogę ci już sprzedać szaty, tak jak ustaliłem. Aha, szaty. Jeśli będziesz taką zainteresowany, daj mi znać. Poza tym mam w ofercie jeszcze kilka nowych przedmiotów, które na pewno ci się przydadzą. Można kupić szatę, ale to nie jest napisane nawet, jaki ma tam statystyki. Pewnie duża obrona przed magią, mała przed uderzeniami, to taki standard. I jeszcze to. W kopalni widziałem czarną postać. Czarną postać? Tak, ale tylko przez kilka sekund. Od razu się teleportowała. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak już o tym powiedziałem Rayowi, całkowicie stracił nad sobą panowanie.
Od teraz nikt nie może już wejść do kopalni, nie mówiąc już o wspomnieniu komukolwiek o tej postaci. To w rzeczy samej nadar dziwne. Właściwie to nie znałem Reja od tej strony. Powinniśmy mieć go na oku. Pokaż mi zwoje. Masz mikstury w sumie. Drogie nie są, ja mam trochę pieniędzy. Tu jeszcze jakieś bonusy, premia many nie. Może kurczę, jakiś bonus by się przydał. Mam jakiś pierścień, czemu ja go nie mam założonego, moment. Ochrona przed bronią 3, no to pewnie, że się przyda. Lance. No i kostury. Wystrzel, klawisz H, 5 many, 3 sekundy, 40 minimalne obrażenia, okej. Okay. Ciekawe, mogliśmy zostać magiem, tu by były jakieś takie nowe rzeczy, ale z bronią też są związane nowe rzeczy. Wymagana mana, siła, wszystko, dobra, tak sobie tylko patrzę, bo te bronie troszeczkę się pozmieniały. Nakupimy sobie, myślę, że tak do 5 tych mikstur i tych też i wystarczy. No nic ci na razie nie będę sprzedawał, bo jakby kasę mam jeszcze. Mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Naturalnie, najpierw musisz się nauczyć, jak zwiększyć swoją magiczną moc. Bez tak zwanej many nawet najlepsze zaklęcia nie zadziałają. Twoje zasoby many odnawiają się powoli. Ten proces możesz przyspieszyć, pijąc mikstury z określonych ziół. Każdy czar wymaga innego zasobu many ze względu na swoją siłę. Na początku nauczy cię jedynie tych zaklęć, na które będziesz posiadał wystarczająco dużo many. Aby czar zadziałał, potrzebna jest też runa, dzięki której będziesz w stanie zogniskować energię. Run mam jeszcze dość sporo, ale będziesz musiał mi dać znać, zasadnie dać trochę złota. No to nie, tak czy siak, ale rozumiem, że mana by tutaj się odnawiała z czasem powoli jakoś sama. Czy to jest po prostu tak opowiedziane, żeby po prostu się odczepić, a tak naprawdę i tak musimy miksturami to regenerować? Jak tu zejdę, to już chyba nie wejdę z powrotem, także lepiej zapisać. Zapiszmy, zeskoczmy susem takim większym. Okej, nie powinienem się zabić. Jest wilk, wygłodniały wilk. Czym się różni wygłodniały zwykle? Gdzie ja to trafiłem? Powiedziałem sobie sam. Okej, no wilczku, chodź. Jesteś wygłodniały, ale myślę, że dam ci radę na spokojnie. O, mało. No dobra, w sumie krytyk wchodzi niezły. Ale jesteś troszeczkę groźniejszym wilczkiem, niż bym się tego spodziewał. No i masz standardowo skórę, zęby, pazury i inne pierdły. Coś tam widać, jakieś mięsisko. Zaraz się tym zajmiemy, spokojnie. Tylko przeczyścimy sobie trochę tego lasku. Myślę, że dwa na klatę jestem w stanie wziąć. Raz, dwa, trzy. Nie, trafiłem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, 9 strzałów, a te? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No na 5 na przykład poszedłeś, ale wzięliście mi ogólnie dość dużo życia. Więc średnio fajnie. Będę musiał troszeczkę uważać. Mięsko jeszcze mamy, także się podleczę. Czy coś tutaj jest za rogiem? Ja w ogóle tej lokacji chyba... Ja mało pamiętam Nocy Kruka, szczerze mówiąc. Dużo razy Nocy Kruka nie przechodziłem tak naprawdę. Najwięcej przechodziłem chyba jedynkę. Zwykłą dwójkę pewnie więcej razy nawet przeszedłem niż Noc Kruka. Więc tego miejsca... No to miejsce tak średnio kojarzę, chociaż widzę, że tu są jakieś rzeczy. Aczkolwiek przecież twórcy moda mogli też takowe tutaj dorobić. Bo z drugiej strony nie wchodziłoby się tak przez góry pewnie w normalnym gotiku, ale może da się tu dojść jakoś inaczej, no nie wiem, nie wiem. Dobra, tu wezmę jednego. A nie widziałem chyba tam żadnego mięsa, coś mi się wydawało. Fajnie, one mają taką szarżę. No właśnie, potem mogę je trafić dwa razy, faktycznie. Okej, można bez straty zdrowia nawet z nimi walczyć. No z dwoma to już troszkę gorzej. Jakiś rdest polny. Widzicie, tutaj tak naprawdę powinienem chyba wszystko zbierać, bo jak się okazuje, nawet chwasty się przydały na jakiś klej durny. Kłaczek. Także, no. Tam jest jeszcze dzik. Jeden, drugi, piąty. Wilki i tak atakują w grupach, więc teraz to bym chyba nie miał szans. O, jakieś dziwne uniki robiłem. Mogę zginąć w sumie. Wow, zginąłem! Cholera, wczytujemy. Okej, spróbujmy się z nimi w takim razie jeszcze raz. Trzeba uważać, cholera. Muszę zaspamować po prostu jednego, to będzie najlepszy pomysł. Jeden dostanie ostry spam. Taki... O właśnie, o kurde, no to teraz w ogóle szczęścia trochę też dostałem, oprócz spamu. Hopsa. Hopsa, hopsa. Okej. Okay. Mamy ich z głowy. Tam jeszcze dziki mamy do pokonania na pewno. Ale po kolei. Jeszcze trzeba się uleczyć.
Dobrze, że kupiłem mikstury, chociaż mam tu jeszcze jakiś ser, dość sporo chleby. Może się nie przydadzą, miejmy nadzieję. No i cóż, biegniemy dalej. Są dziki rzeczywiście, są jeszcze wilki. To jest w ogóle jakiś krąg. O, halo! Panie! Co ty masz za ostrze? Co to jest za koleś w ogóle? Co ty tu robisz? Szukam czegoś, a teraz odejdź. Jaki on ma miecz fajny. Nie odejdę. Ej. Serio, gościowi się świecą oczy w ogóle. Ja bym się przestraszył. A ten... Co ty tu robisz? No spoko. O, dzik. O Jezu, jaka szarża. Ty, pomóż mi trochę. Muszę go uderzyć pewnie, żeby... Dokładnie. No nie! I ubił mi go. Szlag jasny. No nie! Uciekać! Nie! Dobra, jest dobrze. Ja pierniczę. Czemu one się na mnie rzuciły? Myślałem, że jego biją. Dobra, mam nadzieję, że mnie... Ten dzik mnie dalej goni. Wszyscy mnie dalej gonią, nie! Nie! To co za... gałgaństwo! Widzieliście to? To jest dopiero kombo. Dobra, spierdzielam do niego gdzieś tam. Nie, muszę gdzieś wskoczyć wyżej, żeby mnie nie dorwały. Albo wcisnę M i użyję jakiejś mikstury. Cały czas mnie gonią. Cały czas. Skąd pomocy? Nie ma gdzie uciekać. Tam już nie wyjdę. O Jezu, co ty tu robisz? Ja pierniczę. Dobra, zwolnimy sobie tempo. No nie użyło się. Czemu? M, dobrze wcisnąłem. Ja pierniczę, no i muszę wczytać. Dobra, no to jeszcze raz, jesteśmy po rozmowie z nim, musiałem znowu te wilki pokonać niestety. Jak to z tymi dzikami jest, cholera? Załóżmy, że dziki... Muszę schować broń, bo mnie... szpeci zaraz ten kolo. Dobra, wilki nie atakują chyba. Atakują, no czemu? Dobra, muszę wejść wyżej gdzieś. Gdzie? No nie ma... No Jezu, zablokowałem się coś. To jest coś nie tak, no... Widzicie, no jestem w stanie sobie pokonać dwóch na przykład. O, tutaj da się wejść chyba. Hopsa, o nie! Nie, popchnijcie mnie tam. No nie, no po prostu... No trochę żal jednak, no bo... On ich goni chociaż? Nie, nie bardzo. Chciałbym mnie dziabnąć czy coś. Może on tu po to jest, żeby mi pomógł. Siul wie. No dziabnij mnie któryś. Dobra. Okej, on teraz się nimi zajmie. Przynajmniej w jakimś stopniu. Ale co z tego? Oni mnie nie przestają kompletnie gonić. Co ja mam tu robić? Gdzie uciekać? To może gdzieś... Tu bym tak się wślizgnął może susem. O, nie udało się. No to po mnie. Ach! No nie. Dobra. Czemu oni tu stoją? No i się nie biją z nim, no ja pierniczę. Tu jest troll, no spoko, zabiłbym go chętnie. Gdybym tylko mógł. Tu są czarne gobliny, trupy. Jakaś flaga orków. Dobra, wczytujemy. Dobra, może po prostu, nie wiem, obejdziemy to całe stado, o ile się da. Po prostu wychodzi na to, że dziki i wilki... Atakują jakoś parami. Znaczy parami, o, tu już na przykład wszystkie do mnie... Dobra, jeden biegnie. Dwóch, no i dzik, a dzik to w ogóle... Wypierniczać! No nie... Po tym pewnie mogę wejść. Nie wiem, w sumie... No nie ma znaczenia, no jeżeli... To by było dobre, jeżeli koleś by w tym pomógł po prostu. Bo tu jest za dużo naraz potworów. No nie mam szans sobie poradzić z taką grupą ludzi, święci. Czy dobra, mam minimalne szanse oczywiście, próbując milion razy i zapisując i wczytując, ale on mnie cały czas gonił. Gdyby na przykład też przestawałem je chociaż gonić te potwory, nie wiem, powiedzmy, wcisnąłbym to G.
Teraz jestem bardzo szybki. Szedłbym nawet tu. Tu w ogóle mogę wyjść. To jest ciekawe. Okej, no to... Ach, weszły za mną. Zwykły wilk też jest. Oprócz wygłodniałego. Ja też coś go nie mogę zabić. Dobra, teraz tego możemy zabić w sposób... Okej, nawet taki. No powiem wam, że... Ciężko, ciężko. Dobra, możemy sobie podjeść troszeczkę. Tak czy siak, no dwa kolejne wilki jakieś tam wyczyszczone. Faktycznie, możemy tu wbiegać. Dziki sobie chyba nie radzą za bardzo z tą przestrzenią tutaj. Okej, czyli nawet nie musiałem zeskakiwać, bo tu się tak naprawdę da jakimś cudem wejść normalnie. O, idealna tutaj jest pochylnia do tego. Ale dobra, czyli wrócić możemy tędy, bo myślałem, że jak się tu spada, to po prostu trzeba wyjść tam koło tego trolla. Jest taka pałka jakby, nie wiem, jakieś wyjście dodatkowe, ale nie. Dobra, no i czy teraz na przykład mamy tutaj lepsze dojście do trolla? Czy nie? Są tu te wilki, werny. Dobra. Dziki też. Okej, biegniemy. Biegniemy, może w ten sposób pobiegnijmy najpierw. Może sobie parę odpuści, czy coś. Ej, biją mnie dalej. Sorry, że tak kręcę ekranem, ale one wtedy mnie nie atakują. Dobra, one sobie przestały chyba mnie gonić teraz. Halo? Halo, 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 nie, 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 nie uciekać, nie uciekać. No nie. Czemu przestały? Wtedy nie przestały. O, dobra. O nie. O nie. Biegnij. Nie. Dobra. Za dużo ich jest. Nie mam szans. No nie. No, ej, halo. W prawo. Co on robi? Biegnie sam, chyba że nie mogę po prostu. Ja pierniczę, dobra. Surfuję. On cały czas biegnie. No i teraz mi zaczyna. Nie mogę się ruszać tą postacią, nic nie mogę robić. Sam mi bieg, tu się odwrócił i uderzył raz. Dobra. Kolejna próba. Jeżeli się nie uda, no myślę, że to nie ma sensu tak próbować. Po prostu chcę się dostać do tego trolla, więc można by to wyczyścić na cheatach i tyle. Albo z drugiej strony mogę próbować czarami, no nie wiem, tak średnio mi się... O, zaraz, dziki mnie chyba nie atakują. Nie wiem. No, ale ja wolno biegam, jak tu się jeszcze buguje ten bieg jakoś tak dziwnie. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Zapis, oczywiście na dwójce, jakby to miał być złoty save. Trochę mnie już pobili, ale teraz za szybko. Dobra, spam. Pięknie. Dobra, zostały nam dwa dziki do pokonania. Które są chyba silniejsze od wilku, chociaż te wygłodniałe, no nie wiem, zobaczymy. Uleczmy się tym. Mogę zapisać na jedynce. Uff, dobra, może pomoże nam ten kolo dziwny. Przynajmniej z dzikami. Wiem, że teraz mógłbym ich już odpuścić, ale myślę, że jak już są tylko dwa dziki, to ty mi pomożesz po prostu i tyle. Halo. No, come on. Bij dzika. Nie zaznaczaj mi jego, kurde. Kurde, no i nie... Nie lubię tego sterowania. Ono było ciekawe, bo dużo lepiej mi się walczyło po prostu zwykłym Gothic'u dwójce. Teraz mi tak nie wchodzą niektóre ciosy, tak jakby... Jakaś była lekka ingerencja w ten system walki. Dobra, tak mi nic nie może... Dobra, troszkę mnie trafia, ale bez przesady. Okej, no 150 jest za nich, czyli troszeczkę więcej. Mamy skórę dzika. Trudno, straciliśmy to doświadczenie. No mogę go trafić, no już chciałem, bo już... W sytuacji, kiedy już mam wyciągnięty miecz i on nic nie robi i ja wciskam do przodu, on powinien uderzyć, ale coś się buguje podczas tej walki, ja nie wiem. Jakoś to dziwnie działa. Czuję się taki... Czuję taką niemoc podczas tej walki, bo wiem, że tak przecież powinno zadziałać, znam Gothica. A on nie robi mi to, tu widzicie, zaczął mi jeździć do tyłu. Dobra, na trolla to trzeba niestety pojechać w ten sposób. Dobra. Czemu go nie mogę? Moment.
Młody troll niby. Bardzo mało mu biorę. To ciekawe. Dobra, ja to przewinę w takim razie. O, trochę jak krytyki wchodzą to lepiej, ale przewiniemy to. Dobra, ostatni cios, prawdopodobnie przedostatni. Jest 350 doświadczenia. I z trolla pada skóra i kieł trolla. Okej, okay, no i teraz jeszcze mamy do sprawdzenia, tu są jakieś czaszki. To mnie ciekawiło, ale jednak to jest tylko zwykłe drzewo, po prostu wtedy nie patrzyłem do góry. Koło niego nie widzę, żeby tu coś leżało. Ach, mogę mnie miksturą. Dobra, trudno. Chciałbym jeszcze pokonać te gobliny, chociaż to są czarne gobliny, ale... Może się uda jakoś zabić. Może nie jestem taką ciotą straszną, żeby nie dało rady tego zrobić. Mają w ogóle baner, to takie goblińskie faktycznie plemię. A, ludzie. Dobra, spokojnie. No, spokojnie, tylko nie lataj mi w koło. W sumie czuję się tak jak ten troll, ja wkoło niego też tak latałem. Gobliny mają podobną taktykę. Pozbierajmy. Może wypadać z goblinów podobną mikstura lecznicza, więc... Znaczy nawet byłem świadkiem, więc spoko. Co tu mamy? Takie dziwne góry. O, coś tu rośnie. Takiego bardzo wartościowego. Smoczy korzeń. No dobrze, że tu przyszedłem. Nie wiem, czy się bardzo przyda, ale okej. Kufer. Lewo, prawo... Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Okej. Okay. Sporo złota, bryłek złota i ryba. No i teraz cóż, tu już nic nie ma. Czy na przykład po zabiciu trolla moglibyśmy porozmawiać teraz z tobą? Z czego ty to tak szukasz? W tym jednym miejscu. Hej, ty! Nie wiem. Kamiste ziele? Jeszcze drugie? Nie wiem, czego on szuka. Znaczy, pewnie mogę powiedzieć teraz temu magowi, że tutaj ktoś coś szuka. No, to brzmi jak plan. Szkoda, że nie mam teleportacji do obozu, takiej już runy, bo to by troszeczkę przyspieszyło jednak tę całą rozgrywkę. No, na razie nie przewijam, bo chcę jeszcze z nim pogadać, to jest już blisko, no nie. Dobra. Świetnie. Posurfowaliśmy, także teraz idziemy do Irana. Na spokojnie. Tu już chyba mogę zejść. Pewnie się też będę ślizgał, ale... Nie, nawet nie. Dobra. Co możesz mi powiedzieć o tamtym kolesiu? Nic. No to spoko. Dobra. No to cóż, ja robię cięcie, teleportacja do obozu i porozmawiamy sobie z Rickiem. Zobaczymy, jaką następną bestię nam da do pokonania, chociaż wątpię, że cokolwiek. Powinna nam się siła zwiększyć automatycznie. Czy coś, jakiś wpływ tam był? 59. Możliwe. Nie patrzyłem, czy nam przybyło, ale 59? No nie wiem, zapomniałem, czy założyć tego pierścienia. On daje tylko 3, ale jest. O. Zwalczyłem bydlaka. I co to było? Czarny troll. Czarny? Ty załatwiłeś czarnego trolla? W takim razie nie pojmuję, jak mogłeś przegrać z sektorem. Jak dla mnie powinieneś spróbować się z nim zmierzyć jeszcze raz. Powodzenia. Okej, może teraz Hector już nie będzie miał nieśmiertelności, ale z drugiej strony ma dobry styl walki i ściąga mnie na 3 hity chyba, więc... Spróbuję oczywiście. Ale myślę, że to się nie skończy zbyt dobrze. Widzi i słyszy się to i owo. Żądam rewanżu. Nie wiem, czym on się. Jak sobie chcesz, tylko żebyś potem jeszcze nie rozczarował. O Jezu, dopił jeszcze miksturę. Wcześniej czy później musiało się tak. Zobaczymy, czy mu. Cokolwiek biorę. No coś tam mu biorę. Coś tam mu biorę, to jest do zrobienia. Tylko że właśnie on nie zawsze robi te same. Dobra, to jest do zrobienia. Okej. Okay. Dobra, teoretycznie mamy go przy ścianie. I tutaj niby nie może zaatakować, aczkolwiek czasem próbuje to robić, jednak ja mu ten cios przerywam jakimś cudem i teraz nawet weszły mi 2 krytyki, więc jest spoko, możemy go tak załatwić. Mam pół życia, także mamy na, no, 2 strzały, także jeszcze jest szansa jakaś. Chyba że jakiegoś super krytyka ma to na raz. Zobaczymy, w sumie chyba się uda. O, dostałem, także jeszcze tylko raz muszę dostać. Ale on ze 2 razy jakby były krytyki. Dobra, jeszcze 2 razy chyba normalne.
Okej. Jestem cały zestresowany. Ja chyba tracę życie? Nie. Chyba, że mnie trafił tylko takim słabym. Jest! O Boże święty, chyba po prostu sobie, no nieważne co zrobię, ale to potem. Co to za miecz miałeś? Nie mów, że to gorszy. Nieprawda. Też jednoręczna, on się tym bił dwoma rękami. 100 razy gorszą broń miał, tylko miał pewnie 500 sił ustawione. Ale dobra, udało się go zabić. Udało się. Jest pięknie. Także prześpię się aż z tego powodu, żeby odnowić życie. O rany, moja głowa. Dokładnie. I porozmawiajmy z tobą. No i co ty na to? Dobra, wygrałeś, naprawdę nie spodziewałem się tego po tobie. W takim krótkim czasie poczyniłem takie postępy w obozie, winszuję. Nikt nie chce o tym słyszeć. Poczyniłeś. To chyba on miał mówić, dobra, do tego przyszedłem, dobra, nieważne. Okej, to mamy zrobione. Wychodzi na to, że jedyne co, stary system teleportacyjny, enigmatyczna postać w dalszym ciągu. Czyli w takim razie nie do końca wiem, co teraz robić. Chyba się przed... Nie, do Irana się nie mogę przeteleportować, bo on jest w innym miejscu kompletnie. Czy Rickowi mogę powiedzieć coś? Nie. Więc cóż, ja sobie to pomyślę, może dostanę od was jakieś rady, zobaczymy. Widzimy się w kolejnym odcinku, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć, na razie.